Szanowni Państwo, za chwilę rozdamy Rybogryfy 2015 w kategorii gospodarczej, ale zanim to nastąpi, zapraszam na scenę burmistrza gminy i miasta Sianów, Macieja Dorlickiego. Dzień jest wyjątkowy, bo to dziś jest dzień, w którym nadano prawa miejskie miejscowości Sianów i jeszcze 10 lat temu pewnie nie obchodzono tego dnia aż tak bardzo uroczyście, ale obecny tu dzisiaj pan Ryszard Wątroba stwierdził, że te nasze lokalne święta, gdy był burmistrzem, trzeba w jakiś sposób pokazywać, trzeba się nimi chwalić, trzeba tą lokalną tożsamość budować. Gdzieś tam świtało w głowach tych, którzy starają się zorganizować to życie społeczne, to życie kulturalne i wyróżnić niektórych, więc wśród tych osób świtało, że brakuje nam nagród i brakuje nam jakiejś marki w Sianowie. W Sianowie, który na przestrzeni ostatnich lat, to spokojnie mogę się tym pochwalić, wyróżnia się w regionie w wielu dziedzinach. Cieszę się, że dzięki Państwu, i tu też nie dzielę już na tych, którzy tym czy tym się zajmują, o Sianowie się mówi dużo i najczęściej, dzięki Bogu, mówi się o Sianowie dobrze. Pan burmistrz tutaj dość skromnie mówi o tych wszystkich osiągnięciach, ale jest się czym pochwalić. Dlatego z wielką przyjemnością jesteśmy tutaj i to, co powiedział mój szanowny przedmówca, proszę Państwa, dobrze jest, że Państwo organizują taką formułę spotkania, dlatego że to, co się wydarzyło choćby w ostatnim roku, zasługuje na podkreślenie i mam nadzieję, że te osoby wyróżnione będą tego świadectwem. Nie boję się tego słowa użyć, że to są osoby, które zasługują na szczególne uznanie. Ktoś kiedyś powiedział, że taka sól ziemi jest również wśród tych potencjalnych wyróżnionych. Cieszę się bardzo też z tego powodu, że na Facebooku pana burmistrza zauważyłem właśnie nowy wzór rybogryfu. Bardzo charakterystyczny zresztą herb, tak sobie myślę, i przeglądam wszystkie herby powiatu koszalińskiego. To jest wyjątkowy herb, jedyny też herb, który jest związany z Pomorzem, no właśnie, do Sianów, tak, i chyba trochę Polanów. Ale więcej o Polanowie nie będę mówił, gdzie mieszkamy razem z przewodniczącym, bo tylko przypomnę, proszę Państwa, że prawa miejskie tego pięknego Sianowa, Sianów otrzymał niestety, ale z Polanowa. Tak jest, panie burmistrzu, czy nie? Tak historia mówi. Dlatego ja myślę, że jeszcze jak trochę popracujemy, to ukujemy te kolejne przysłowie, że Sianów i Polanów to dwa bratany. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna, chyba najważniejsza dzisiaj rzecz. O niej będzie oczywiście za chwilę, natomiast pierwszy raz, co mamy już w tle, jako że chcemy budować tą naszą sianowską markę, te nagrody wyglądają inaczej. O tym, kto je przygotował i kto je stworzył i dlaczego i jak powstały, będzie za chwilę i powie o tym sama artystka. Natomiast ja cieszę się jeszcze z tego, że będziemy mogli wręczać wyjątkowe, inne, typowo sianowskie nagrody. Odskaczałka wariacka, ech, przed losem nie klęka. Wszystkie rybogryfy powstały w polskich fabrykach porcelany Ćmielów i Chodzież, a więc jest to szlachetna porcelana. Każdy z nich jest realizowany jako unikat, czyli mają one podobne kolory, jest brąz, jest błękit, jest granat, jest złoto i platyna, ale każdy z nich, jak przyjrzymy się dobrze, odrobinę się różni. Stwierdziliśmy, że należy tak zrealizować te płaskorzeźby, by każdy z Państwa, który otrzymacie te nagrody, czuł, że jest to szczególna nagroda, która jest w jednym egzemplarzu, bo ten drugi już jest odrobinę inny. Pierwszy rybogryf.
2015. W kategorii gospodarczej trafi do rąk firmy Dega S.A. Witam Państwa w imieniu zarządu oraz pracowników firmy Dega. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, bardzo bliskie naszemu sercu, ponieważ to jest nasza gmina, nasi pracownicy tutaj pracują, także serdecznie dziękuję. Drugi rybogryf 2015 trafi do firmy Ganz Izolacje. Zapraszam na scenę pana Piotra Szwocha, właściciela firmy. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że mogę taką nagrodę odebrać. Dziękuję przede wszystkim Radzie i Burmistrzowi za uznanie. Jesteśmy niedużą firmą w porównaniu z poprzednią, ale Sianów i dobra współpraca z panem burmistrzem od wielu lat powoduje to, że mamy też ochotę współpracować i robić coś oprócz tego, co musimy, z czego mamy pieniądze. Czasami potrafimy również troszkę wspomóc działania gminy. Jest tu bardzo dobry klimat i życzę sobie, aby tak było z tej strony dla przedsiębiorców wszędzie, w całej Polsce, jak jest w Sianowie. Dziękuję Państwu. Trzeci rybogryf 2015 w kategorii gospodarczej otrzyma Agrokom z Kłosu. Zapraszam na scenę właściciela firmy, pana Józefa Lewandowskiego. Niezmiernie miło, że mogę w tej uroczystości uczestniczyć, zwłaszcza za to, że wyróżniliście naszą firmę tym wspaniałym wyróżnieniem. Rzeczywiście, proszę Państwa, to robi wrażenie. Mnie to się ogromnie podoba. Dziękuję bardzo za to. Korzystając zaś z okazji nadania praw miejskich dla Sianowa, jako niemieszkaniec tej gminy chciałbym wszystkim mieszkańcom Sianowa życzyć wszystkiego najlepszego, dobrego, że tak powiem, samopoczucia, dużo zdrowia i radości z tego faktu, że macie tak wspaniałe włodarstwo w waszej gminie i mieście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pierwszy rybogryf 2015 w kategorii sportowej otrzymuje organizator ogólnopolskiego spływu kajakowego Szuwary 2015. Zapraszam na scenę pana Włodzimierza Zimnowłockiego. Proszę Państwa, ta impreza ogólnopolska, nie dałoby się jej zrobić, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Między innymi chciałbym tu podziękować naszemu burmistrzowi za pomoc Centrum Kultury w Sianowie oraz członkom klubu kajakowego Grzęda, który akurat wsparł nas. Wśród tych członków chciałbym troszeczkę powiedzieć o koledze Danielu Wiechu. Kolega akurat pływał po rzekach Alp, jest członkiem również klubu Himalaje. On zawsze ściąga do nas kajakarzy, elitę kajakarską z całej Polski. No ale ten ogólnopolski spływ kajakowy odbył się na rzece Unieść. I to jest wielkie wyróżnienie tej rzeczki. No też wielkim sukcesem właśnie było zorganizowanie tego ogólnopolskiego spływu kajakowego, no i oczywiście ten rybogryf, który dzisiaj otrzymałem. Drugi
drugi rybogryw 2015 w kategorii sportowej trafi do jeździeckiego klubu sportowego Dako Galant z Kibno. Zapraszam na scenę pana Lesława Spisaka, prezesa klubu. Przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu klubu i wszystkich członków klubu za to wspaniałe wyróżnienie. Chciałbym podziękować Gminnej Radzie Sportu, Radzie Gminy oraz panu burmistrzowi. Część wyników i osiągnięć naszego klubu została tutaj przedstawione. Niektóre są już nieaktualne, bo mamy już nowych mistrzów. Jednocześnie to, co już mamy za sobą, to rok 2015. Przed nami bardzo trudny, a jednocześnie bardzo ciekawy rok. Rok 2016, rok olimpijski, w roku, w którym miejmy nadzieję, że zawodnik naszego klubu będzie brał udział w olimpiadzie w Rio, a jednocześnie rok trudny dla naszej młodzieży, ponieważ będą zmieniali swoją kategorię wiekową z juniorów młodszych do juniorów. W tym momencie w karierze, szczególnie w UKK Woskiej, jest to bardzo trudny moment, ale mam nadzieję, że ten rok 2016 będzie tak samo dla nas przychylny, jak był 2015. Trzeci rybogryw 2015 w kategorii sportowej otrzyma uczniowski klub sportowy Wiktoria SP2 Sianów. Zapraszam na scenę prezesa klubu Jędrzeja Bieleckiego. Serdecznie Państwu dziękuję, mieszkańcom Sianowa, władzom na czele z burmistrzem berlińskim dziękujemy, bo jestem właściwie wzruszony tym, że mogę tu być. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy, bo w Sianowie jest mnóstwo świetnych sportowców, którzy zasługują, żeby tu być. Ale cieszę się ogromnie, że tu jesteśmy. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko pierwsza liga piłki nożnej kobiet. To jeszcze jest młodzież, która zdobywa czołowe miejsca w województwie. A wracając do tej pierwszej ligi kobiet, chciałbym powiedzieć, że jak na takie miasto, klub, który gra w pierwszej lidze jest jednym z takich ewenementem, mogę powiedzieć. My gramy z olbrzymimi miejscowościami, włącznie ze stolicą kraju, Warszawą. Także naprawdę możemy się chwalić, że mamy taki klub. Szanowni Państwo, pierwszy rybogryw 2015 w kategorii społecznej trafi do Nadleśnictwa Karnieszewice. Zapraszam na scenę nadleśniczego Jarosława Staniszewskiego oraz rzecznika prasowego Nadleśnictwa panią Dagnę Nowak-Staszewską. Rybogryw jest dla nas naprawdę wielkim wyróżnieniem. Nie jest to truizm, a jeżeli tak ktoś uważa, to prawdziwy. Pracowało na niego ponad 50 pracowników. Ich praca nie jest spektakularna najczęściej. Najczęściej jest to praca codzienna, ciężka, żmudna, niezależnie od pogody. Nadleśnictwo Karnieszewice współpracuje z gminą Sianów, kooperuje na przestrzeni ponad 200 km². Efektem tej pracy naszej i współpracy z gminą są trwałe lasy, stabilne lasy, które dają drewno, dają również pożytki typu runoleśne, co w prostym przełożeniu daje miejsca pracy. A na dodatek dają możliwość rekreacji i wypoczynku. Tego rybogryfa nie oddamy. Od jutra pracujemy już na następnego. To tyle. To dasz bur, co oznacza niech bur nam wszystkim dasz. Dziękuję.
Kolejna statuetka Rybogryfa 2015 w kategorii społecznej powędruje do Fundacji Jesteśmy Razem. Zapraszam na scenę prezesa Fundacji pana Macieja Lewandowskiego, wiceprezes Fundacji panią Olgę Lewandowską oraz sekretarz Fundacji panią Magdę Grzywacz. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, serdecznie dziękuję. Jesteśmy, mam nadzieję, wszyscy. Ja wiem, że jesteśmy dumni z tego, że to dostaliśmy, choć jesteśmy tak młodą fundacją, bo tak naprawdę działamy od roku, to jest większy jeszcze zaszczyt dla nas, że zostaliśmy nagrodzeni. Chciałbym tylko zapewnić Państwa, że nie spoczniemy na laurach, to się nie skończy tak jednym obfitym rokiem, jaki żeśmy zakończyli, bo pozyskaliśmy kwotę 130 tysięcy, ja chciałbym się tym pochwalić, bo to jest tak naprawdę kwota, która się złożyła na wszystkich w gminie Sianów, bo chciałbym tę nagrodę przeznaczyć dla wszystkich Państwa, bo tu wszyscy, którzy byli przede mną, to tak naprawdę ja mam z nimi kontakt na co dzień i kiedy nie pójdę, zawsze ją otrzymam. I to wszyscy, którzy byli na scenie i wszystkie firmy praktycznie w Sianowie nie zamykają drzwi, kiedy się pojawią w ich firmach. I wydaliśmy te wszystkie pieniążki. Zebraliśmy 130 tysięcy i wydaliśmy 130 tysięcy. Zamknęliśmy rok na zero. Trzeci rybogryf w kategorii społecznej otrzyma pan Jerzy Klonowski. Zapraszam na scenę. Dziękuję panie nadleśniczy za docenienie mojego zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji gminy Sianów. Niemniej sam nie dokonałbym niczego, gdyby nie pomoc ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu Gminy, a przede wszystkim pracowników Nadleśnictwa Karniszewice. Z tego miejsca wszystkim im chciałbym serdecznie podziękować, licząc na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo. Nie możesz teraz odejść, jestem rozpalony.